Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus przemówił do tłumów i do swych uczniów tymi słowami. Na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w piśmie i faryzeusze. Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co wam polecą, lecz uczynków ich nie naśladujcie. Mówią bowiem, ale sami nie czynią. Wiążą ciężary wielkie, nie do uniesienia i kładą je ludziom na ramiona, lecz sami palcem ruszyć ich nie chcą. Wszystkie swe uczynki spełniają w tym celu, żeby się ludziom pokazać. Rozszerzają swoje filakterie, wydłużają frędzle u płaszczów. Lubią zaszczytne miejsca na ucztach i pierwsze krzesła w synagogach. Chcą, by ich pozdrowiono na rynkach i żeby ludzie nazywali ich rabbi. A wy nie pozwalajcie nazywać się rabbi, albowiem jeden jest wasz nauczyciel, a wy wszyscy jesteście braćmi. Nikogo też na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem. Jeden bowiem jest ojciec wasz, ten w niebie. Nie chciejcie również, żeby was nazywano mistrzami, bo jeden jest tylko wasz mistrz, Chrystus. Największy z was niech będzie waszym sługą. Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Oto słowo Pańskie. Bracia i siostry, dla mnie to jest bardzo zdziwiające, że kolejny raz słyszymy o Bożym miłosierdziu. Słuchajcie słowa Pańskiego, wodzowie to sodomscy. Dajcie posłuch prawu naszego Boga, ludu Gomory. Jest to fragment z księgi proroka Izajasza. Sodomy i Gomory już dawno nie ma. Bóg zwraca się tak do Izraela, do mieszkańców Judy, do mieszkańców Jerozolimy. Bóg się tak zwraca dlatego, że tak samo jak Sodomie i Gomorze, tak również Izraelitom dany jest czas do nawrócenia. Dany jest czas do zmiany. I jest możliwe, żeby to, co jest skutkiem grzechu, żeby zostało oddalone, bo Bóg cały czas jest pełen miłosierdzia. Bóg nie chce śmierci grzesznika, ale żeby się nawrócił i żył. I słyszymy właśnie dalej, choćby były czerwone jak purpura wasze grzechy, jak szkarłat, staną się białe jak wełna, dlatego że Bóg jest miłosierny. I dalej Pan Jezus przestrzega, żeby tego, co jest znakiem Bożego miłosierdzia, żeby nie traktować pochopnie, bo wiele tych znaków mamy. A dla Izraelitów chociażby tym znakiem Bożego miłosierdzia były owe frędzle u płaszczów. Nie chodzi, żeby je wydłużać, ale na tych frędzlach były cztery supły. Każdy odpowiadał imieniu Boga, zapisanym przez Żydów J-H-W-H, Jahwe. Imię Boże, które jest objawieniem miłosierdzia. Wtedy, kiedy Żydzi przeżywali swoją niewolę w Egipcie, Bóg właśnie tak się przestawił. Możesz pyta, jak mam powiedzieć, kto mi się objawił, z kim rozmawiałem. I Pan Bóg mówi, powiedz im, jestem, który jestem. Jestem Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. Jestem, który jestem, bo jestem w tych cierpieniach, które przeżywacie. Objawienie Bożego imienia jest objawieniem Bożego miłosierdzia. Jestem w waszym cierpieniu. Właśnie nie chodzi o to, żeby te zewnętrzne znaki były jakoś tak wyraźne, ale chodzi o to, żeby te znaki przyjąć, żeby Bożego miłosierdzia doświadczyć, żeby Bożym miłosierdziem się ucieszyć, żeby właśnie Boże miłosierdzie przyjąć z radością. Dlatego ta kobieta, która dotyka się frędzli, mówi, choćbym chociaż frędzl jego płaszcza się dotknęła. Dlatego ta kobieta cierpiąca na krwiotok zostaje uzdrowiona. To jest miejsce dla niej objawienia się Bożego miłosierdzia. Te frędzle szaty Pana Jezusa nie były pustym znakiem, bo sam Chrystus jest miłosierdziem dla nas.
Kochani, ważne, żebyśmy tak przeżywali właśnie Boże miłosierdzie. Że ono jest dla nas, że ono jest na wyciągnięcie ręki. Że Bóg jest nasz, jest Bogiem działającym. Że to nie są mity, to nie są opowieści, ale to jest nasz Bóg działający, który tak bardzo cały czas właśnie objawia swoje miłosierdzie. On się nie chowa przed nami, tylko właśnie cały czas objawia nam swoją miłość miłosierną i zaprasza, byśmy po nią sięgali. Choćby wasze grzechy były jak szkarłat, nad śnieg wybieleją, choćby były czerwone jak purpura, staną się białe jak wełna. Bóg przychodzi do nas w ogromie swojego miłosierdzia. Czerpmy z tego niezmierzonego daru Bożej miłości. Amen.